kajakarka Anna Puławska, mistrzyni świata i Europy, srebrna i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, ale przede wszystkim mrągowianka, odsłoniła swój mural, który pojawił się na jej rodzinnym bloku na osiedlu grunwaldzkim w Mrągowie. Wzruszająca uroczystość odbyła się z udziałem rodziny Ani, władz miasta, przyjaciół i mieszkańców Mrągowa. Szczerze to domyślałam się, że będzie to dla mnie ogromna radość i widok bardzo piękny i tak się stało. Faktycznie wzruszyłam się, kiedy spojrzałam na swoje zdjęcie i tak naprawdę mam wrażenie, że jest one odbite dosłownie na bloku. Więc bardzo się cieszę i cieszę się, że Kamili udało się to tak pięknie odzwierciedlić i dziękuję jej za to, ponieważ przyjeżdżając do Mrągowa na Mazury będę mogła na siebie patrzeć z taką radością i wdzięcznością, że jest tu mój mural, że mieszkańcy Mrągowa będą mogli mnie zobaczyć, będą mogli poznać moją osobę i będę zapamiętana w Mrągowie jako właśnie ta ikona Mrągowa. Mural przygotowała mrągowianka Kamila Lipka, a jego pomysłodawcami byli mieszkańcy Mrągowa. Ania Puławska, rzeczywiście duma naszego miasta, rozsławia Mrągowo nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie. To wielki zaszczyt i honor być burmistrzem w takim mieście, gdzie mamy tak wspaniałe osoby, tak wspaniałych sportowców. Mural jest tego odzwierciedleniem, bo jest to inicjatywa mieszkańców, co też jest bardzo ważne. Oczywiście ani ja, ani żaden z radnych nie miał żadnych wątpliwości, że tego typu mural powinien powstać w Mrągowie, żeby między innymi pokazywać, jakim miastem jest Mrągowo. Nie tylko znane jest z festiwali, z największej ilości festiwali różnych organizowanych najczęściej w Polsce, ale też ze wspaniałych sportowców, którzy sławią nas na całym świecie. Anna Puławska podczas uroczystości odsłonięcia muralu została również nagrodzona najważniejszym miejskim wyróżnieniem – statuetką Mrągowiusza. Z mieszkańcami Mrągowa chętnie fotografowała się na tle muralu, a także mówiła o swoich najbliższych sportowych planach. Właśnie wróciłam z Mistrzostw Świata. W Duisburgu odbywały się kwalifikacje Mistrzostw Świata. Zdobyłyśmy z dziewczynami kwalifikacje dla naszego kraju w K4 500 metrów. Zajęłyśmy drugie miejsce, także wicemistrzostwo świata należy do nas. I cóż, no teraz zaczynam wakacje, więc mam miesiąc odpoczynku i później znowu zaczynamy zgrupowania i przygotowania już do Paryża i to już jest taki najbliższy cel. To mam nadzieję, że spotkamy się za rok, tak jak 2 lata temu na Molo i będziemy mogli świętować Twój sukces z mieszkańcami Mrągowa. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie za mnie kciuki. Pozdrawiam serdecznie.